Dziki chili hały dłąbite. Byliśmy u Berezowskich z rana po chleb. Kolejka na 2 km. Wszyscy w maskach, przejeżdżała policja. Kontrolują. Ten, kto nie ma maski, automatycznie jest pałowany. Big time. Więc tak, bawimy się na poważnie. Jemy resztki, albo nie resztki, ale wykorzystujemy to, co jest. Trochę drzemu. Patrzcie tylko na to. Tutaj mamy ziemniaki, tutaj mamy dwa buraki. Wstawię na godzina 180, niedużo. Małe buraki, ziemniaki nie do końca dojdą, bo nie pokroję na patelnię. Pamiętacie ostatnio, jak piekłem kurczaka, zostało trochę tłuszczu. Teraz ta lodówka fajnie mrozi, zrobiła się taka galareta, to wykorzystam do ziemniorów. A teraz uwaga, to oczywiście Władysław i Bronisława, Gdańska, Bolesławiec. A tutaj się kłania już nasza robota, bardziej taka hipsterska, bym powiedział. Ludzi sukcesu, tu nawet jest pomidor. Ale zbiory było mega fajne, cukinia pokrojona. Naprawdę, to są takie dobre te pikle. Wczoraj żeśmy się rzucili na maksa po działce. Sytuacja jest dramatyczna, jako stary działkowiec, który za bardzo nie ogarnia tematu. Powiem tylko tyle, że nawet ja widzę, jak sucha jest ziemia. Patrzcie, rolnicy, wymodliłem ten deszcz. Dla was nareszcie pada coś niesamowitego. Patrzcie. Pamiętacie tą paprykę? Jaka była malutka, jak fajnie urosła. Czy widać tutaj deszcz? Trochę widać. Kawusia. Jaja ze wsi od rolników. Prosto od rolników. Mówi się dużo, żeby wspomagać tych ludzi. Także robię to od lat. Oni się cieszą, ja się cieszę. Bułki oczywiście od Berezowskich. Takich bułek nie ma nigdzie. Śniadaniowe będą do hamburgerów może za jakiś czas. Minęła godzina. Zostawiłem w piekarniku jeszcze kawałek już na wyłączonej mocy. Będę wyciągał, będę patrzył, co się dzieje. Pierwszy raz tak ziemniaki od jakiegoś czasu. Mam zamiar zrobić bogatą serię gotowania na działce. Rano na gazie. Zobaczymy, co tego będzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Dzisiaj trochę zimniej. No już nie ma deszczu. Popadało dosłownie kilka sekund. Susza będzie tragiczna. Jeszcze rok temu, jak była zima, pamiętam, grzaliśmy. Był śnieg, ślizgaliśmy się tutaj na Lubańskiej. Nie można było podjechać. Luzowa też. Teraz ta zima. Zero śniegu, zero mrozu, zero wszystkiego. Sucho. Jest po prostu wiór, jest pył. Jest Sahara. Dobrze to nie wygląda. Piękna działka, dzisiaj sobota, 25 kwietnia, trochę chłodniej, leciutko popadało, ale wciąż za mało, chociaż niektórzy powiedzą, lepsze to niż nic i to też jest prawda. Patrzcie, jak to wygląda, tutaj sucha ziemia na razie, wczoraj było mega sucho, dałem trochę kompostnika, troszeczkę żeśmy tutaj podlali, ale co, tutaj mamy patyczki, pokażę wam z daleka, uwaga. Patrzcie na to, tutaj jest jabłuszko, cudowne jabłuszko, a tu jest to poletko i co tutaj mamy? Tutaj mamy patyczki, a pod tymi patyczkami do gleby przy każdym patyczku 3 nasiona bobu. Z drugiej strony też 3 nasiona bobu i jest cudownie. Dobra. Działka to nie tylko cudowne letnie popołudnia z żarem z nieba i grillem, ale to też ciężka praca, charuwa, która zwraca się po tysiąckroć ludziom działkowiczom, ludziom sukcesu. Zobaczymy, czy pomidory jeszcze żyją, czy mają sucho, czy mają mokro. Tak to wygląda wewnątrz, tak zwany tunel i pomidory w donicach. Nie będę otwierał okien, nie będę podlewał. Mają fajnie mokro. Właśnie dotknąłem tego pomidora. Wiecie, co zrobił? Zaczął pachnieć jak cudowny pomidor. Wyciągnięte z piekarnika będę odpakowywał. Zobaczył, kto jest kim i czy się nie ukrywa. Dwa buraki, reszta ziemniaki.
Dobra, patrzcie, tak to właśnie wygląda. Buraki obiorę zetrę. Nie będą takie te buraczki z termomiksu z mąką, z mlekiem na ciepło, tak jakby zasmażane. Będą po prostu starte na wiór cebuli, jakieś cytryny, może cukru, fajna taka surowa. No i ziemniaki obiorę. One nie są super miękkie. Zrobiłem tak, żeby wykorzystać energię, czyli razem z burakami na tą godzinę obiorę, pokroję w plastry i na patelnię. Oszczędzamy czas, bo będzie krócej. Twarz modela, twarz Jeff Bridges, ten sam rocznik co Richard Gere. Richard Gere, takiego aktora i człowieka podobno nie było. 80 rok, American Gigolo, później Pretty Woman i inne filmy. Ale generalnie mówi się, że dominował w swoim czasie, miał swoje 5 minut, big time. Obrane ziemniaczki cudowne, inny zapach piecowy. Ognisko się przypomina żar, węgiel. Wrzucone ziemniaki za lat młodości, czasy harcerstwa, choć harcerzem nigdy nie byłem. Buraki, wspaniała akcja, tylko dwa, będziemy musieli dodać jabłko. Czy wy to widzicie? Więc tak, dwa starte buraki na grubych oczkach, do tego jedno całe jabłko wydrylowane, pokrojone w kostkę, cebulka posiekana, niewiele, pietruszka, trochę kaparów, olej rzepak, ocet, jabłko, sól, pieprz i cukier, odpowiednie proporcje. Takie danie doceni na pewno szeroko pojęta hipstera Wrocław. Lala na rowerze w kwiaty oraz Kolo w cienkich spodniach na kolażówce. Oczywiście bez hamulców. Big time. Ziemniaki upieczone są takie kleiste, są takie jakby obcy. Pasażer 8 Nostromo. Rok, który mi się wydaje, że to było albo 7-8, ale bardziej bym szedł w kierunku 7-9. Cebula pokrojona w pióreczka, dokładnie nie za dużo, ziemniaczki w plasterki, będziemy podsmażać. Do tego jajeczka 4, no i już pracujemy. Cebula, olej nalany, ziemniaczki poukładane trochę dużo, będziemy przewracać, będziemy je podsmażać. Trochę żeśmy to poprzewracali, tak to wygląda. Podpiekają się i teraz dorzucę, uwaga, kurczak sos. Czas doprawić, patrzcie tylko na to. Więc co my tutaj mamy? Sól, pieprz, harissa, czomber, rozmaryn. No i ten taki kurczakowy sosik, trochę tłuszczu, trochę soku. To się teraz przejdzie, zamknę, trochę podgotuję, będzie gotowy. Szybki sos, mayo, ketchup, sól, pieprz. Puścimy trochę parę. I teraz widać wszystko. Pracuję pod przykryciem. Na trochę wolniejszym ogniu. Patrzcie tylko na to. Ziemniaki ściągnięte, chłopskie jadło dla prostych ludzi, którzy mają serce na dłoni. Serce dla nich ja wykładam na talerzu. Na masełko podsmażymy jajeczka. Ale one są dobre. I ten sosik. Patrzcie na te kolory. Patrzcie tylko na ten smak. Czy można zrobić w chacie? Jak najbardziej, cebula doszła, zagęściła się, jest kleista z tym sosem. Pod piekłem będzie super. On oblepia, on daje smak i bogactwo. Masło rozgrzane, jajka wchodzą. Te buraki wygrywają, ten sos jest niesamowity. Patrzcie, czy widzieliście kiedykolwiek piklowaną marchewkę, cukinię, pomidora do tego? Może i tak, sam nie wiem. Danie pokazowe, danie konkursowe dla Alicji. Co my tutaj mamy? Marchewka, cukinia, czosnek, gorczyca, ziemniaki, cudowny sos, buraki, no i jajeczko. Wegetariańsko, wegańsko. A tutaj jeszcze dla moich fanów, którzy chcą się nacieszyć właśnie prostotą ziemniaków, prostotą jajka, cudownym stylem, cudowną klasą.